Siemanko, siemanko, jestem Wartas i witam was w Murder in Mindville. Słuchajcie, dzisiaj mam Civil Challenge, czyli nie będę głosował, że chcę być kimś tam, niech mi tutaj losuje cywila, nie morderca, nie detektywa i zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli oczywiście wam się seria podoba, zostawcie koniecznie łapeczki w górę, za co wam bardzo dziękuję. No i lecimy polować na tokeny i szukać to mi się respawn nie udał. No nie, kurde, polecieli ze mną razem, tak być nie może, gdy ja mam challenge od cywila. Co to może być trudne, bek? Znaczy w ogóle granie cywilem jest zdecydowanie trudniejsze, bo to wiecie. Hit od mordercy i koniec gry, kurczę. Dlatego musimy tutaj uważać, zbierać końcy, szybko na mieczyk i polować. O, dobra, jest. Okej, szybko sklepik, pyk, mieczyk bierzemy, pyk. Coś tu ciekawego mogę zebrać, detektyw. Żeby pokazało ostatniego detektywa. No, w sobie czasami może się przydać, kiedy na przykład... detektyw nie żyje, jest słaba sytuacja i do tego trzeba mieć 15 końców. Dobra, poszukamy, zobaczymy, czy coś znajdę. Jeszcze 4. O! Ha! GG, okej. To ja wiem, który to był. To był ten, który mi dropa kradł. Nice. Okej. No to spoko. Civil Challenge, póki co nawet mordercy nie widziałem w akcji, a już normalnie porobił. Ej, to kurde, niedaleko mnie był trup. Także no nieźle, no nieźle. Wbiłem się tutaj, gdzie więcej ludzi. Okej, rola randomowa. Randomowa, czyli najczęściej to będzie cywil. No i zobaczymy, teraz będzie więcej osób. Może być trudniej, wiecie, zdobyć końcy. Może być trudniej, bo morderca może być blisko. Zobaczymy, zobaczymy. Co to za resp? Okej. Okay. Dobra, to jest ta mapa Sakura, czyli ta japońska, to okej. Okay. Dobra, dobra, czekamy na skrzyneczkę. 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Let's go. Dobra, pierwsze końce mamy. Oj. Dobra, 8 końców. 13. Kurczę, tu mi kolega dropy zabiera. Niedobrze. Mam nadzieję, że nie jest mordercą i mi teraz pleców nie zrobi. Bo to jest całkiem możliwe. O, tutaj był typ, o którym zabrał. Czemu mi uciekasz? Ja nie jestem mordercą, wiem, że często jestem na tym trybie mordercą. Ale trust me, I'm not a murderer here. O, nice. Dobra, 30. Dobra, wiem, kto jest najczęściej mordercą oprócz mnie. I jeśli on dalej gra tutaj, to trzeba uważać. I to jest gościu, który się ubiera na czarno. I nie wiem, czy on tutaj jest, ale dobra, jak go zobaczę, to wiem, na kogo uważać. Teraz póki co musimy szukać mordercy. Generalnie być w ruchu. O. Damn it! Morderca mi na twarz wyleciał. Najgorzej. No cóż, no zdarza się i tak. To lecimy dalej. Dobra, tu i tak nic nie wybieram, bo domyślnie jest na randomową rolę. Lecimy. Kurde. Myślałem, że to tamten, bo tam ktoś leżał, tam się patrzył, no nie? To wyciągnąłem, a tu nagle Steve morderca wyleciał na mnie. Ja pierdziule. Skubany. To tak powiem, znalazłem się w złym miejscu, w złym czasie. Tak to się mówi? O nie, nie doleciałem. No trudno. Dobra, 30 sekund. Kurde. Cwany morderca, cwany się znalazł. No nie ukrywam, nie będzie łatwo w dzisiejszym odcinku. Ostatnio detektywem to mogłem wymiatać i wymiatać. Mogłem tutaj rozwalać wszystkich jak leciało, no nie? Ale teraz, kurczę. W sumie nawet jakbym był detektywem, wiecie, w tamtej rundzie, mogłoby być trudno, bo nie wiem, bo jakbym, załóżmy, strzelił w tamtego gościa, którego myślałem, to jeszcze by mi się strzała nie odnowiła i tamten gościu mógłby mnie zabić, także naprawdę miał tutaj fajny taktik, muszę powiedzieć. Znaczy, taktik, po prostu leciał i zabijał, ale dobre miał ułożenie, żeby mnie po prostu zgasić, że tak powiem. Dobra, Civil Challenge musi być. Dobra, trochę skrzynek mam tutaj obok siebie, no dobra. To zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. 6 sekund. 5, 4, 3, 2, 1 i się rzucili. O, pajęczyna, najgorzej. Dobra, jeden końc. Aj, nie mogę iść do przodu. Czasami to się tak blokuje, wiecie, na tym trybie. Chcę biec przed siebie, a tu mi blokuje bieganie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ale coś takiego tutaj jak najbardziej jest. Dobra, fajne końce. Lubię takie skrzyneczki, gdzie jest dużo końców na raz. Bo fajne dropy idzie zgarnąć. I się tak ustawić, że tak powiem, już prawie na całość. Dobra, jeszcze 4 i mam mieczyk. No niestety nie tutaj.
Tutaj też nie. Tutaj byłem przed chwilą. Oj, tutaj. A już! Okej, okay, GG. To niezły morderca, muszę przyznać, naprawdę. Okej. Dobra. To był mordercą. Stewie Kitty. No sorry, Stewie Kitty, ale chyba byłeś blisko detektywa. Dobra, idę tutaj, bo jest full. I tu nam się zaraz arenka rozpocznie. Najlepiej tak wbijać, wiecie, gdzie jest najwięcej osób. Szczególnie, gdy ma się VIP-a i można szybko się dobić. Bo jak widzicie, kolejna ręka i lecimy od razu z koksem. O, to jest też fajna rundka. Nabycie detektywem i cywilem. Morderca tutaj ma troszeczkę trudniej, muszę przyznać. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, zioł. Dobra, 5 sekund i kolejna runda przed nami. Może tym razem uda mi się detektywa ogarnąć. Ile tu się osób zrespiło? Ja piórkuję. Ja piórkuję, idę wyżej. Dobra. Kurde, przydałby się przycisk, który wszystko zabiera na raz, ale to jest w modyfikacjach, które no nie wszędzie działają, bo są uznawane za haksy. No się nie dziwię, no nie? Kiedyś na Igrzyskach Śmierci tacy latali. Jak zabierali dropy, to było aż smutne. Bo wiecie, ledwo skrzynię otwieracie, a tu nagle wszystko tak blup i nie ma. Jednakowóż, gdy jesteście samemu przy skrzyni, to jest to całkiem fajna opcja, coś takiego. Dobra, okej, mam miecz. Teraz, dajcie mi tu mordericę. Jest detektyw, mam nadzieję, że mnie nie zabije. Zawsze można tutaj polować. No nie wiem. On się patrzy, wiecie? On jest podejrzany. Jesteś podejrzany. Podejrzany jesteś, wiesz? To jest detektyw. Ty mi skacze, wiecie co? Idę, jak będzie za mną leciał. Spróbuję go zgasić. Chociaż nie, bo i tak na hita padnę. Co by tam poleciał. Dobra, czyli nie wiadomo kto jest. Może Shop jest mordercą. Shop Pracz, morderca. Hop. Dobra, tu jest bezpiecznie. Chyba, nie wiadomo. Nie wiadomo, o nie, uszkodziłem się. Kurczę, dużo osób, ale jest detektyw, także jest szansa. Jakby coś, jakby ktoś tu przeginał, żeby coś ogarnąć. Czekajcie, Shop mi nie pasuje tutaj. O ty kurde. Też go zrzuciłem. A co będzie zrzucał, nie? Też będę złym i niedobrym człowiekiem. Dobra, chodź detektyw. Przy detektywach jest najlepsza zabawa. Jest bezpiecznie. Dobra. Gdzie są mordercy, że tak zapytam? Gdzie jest mą mołdełca? Chciałbym się pobić z mołdełcą, ale tak bezpiecznie. No nie wiem, wiecie? Cały czas jest 8 osób. Zrzuć detektywa. To nie będzie śmiesznie. O, czekajcie. O! Kiedy parkour wyjdzie źle? No cóż. Patrzcie, dalej 8 osób, nie widać mordercy. Morderca jest nieaktywny póki co. Ale tam jest Steve. Czy Steve będzie mordercą? Wygląda jak morderca z twarzy. O, tam ktoś padł, kurde, nie obserwowałem. God damn i nie pamiętam, kto przebiegał, ale tam biegł morderca, wiecie? Także słuchajcie. Coś się dzieje. Jak ktoś tam tutaj przyjdzie, nie będzie Steve'em, to będzie morderca i go lecimy tłuc. Piąty na tabie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. U mnie to jest taki szary. Szary gościu. Bądź gościuwa. No kurde. Tu jest. Słuchaj, panie detektyw, musimy uważać, bo jest ciężko. I... O kurde, nie wiem, czy mi wystarczy. O. Dzięki. Kupię sobie lepszy mieczyk. Znaczy lepszy, taki nieuszkodzony. Pyk. Dobra. O, dostałem maciwkę, że komuś oddałem końcy. Hej, ale super. Halo, chyba morderca wie, że my wiemy. Tu nie przychodzi.
Coś mi się tak zdaje. Dobra, idę na hardcora. Wiem, że jako cywil mam przerąbane, bo lecę na hita. O, jest morderca, jest morderca. Czekamy. Czekamy. Atak, atak. Atak. Atak na mordercę. Jest! Jest! Udało mi się! GG! Nice! Nice! Dobrze! Cywil challenge, który zabił mordercę, jest udanym challenge'em. Dobrze, dobrze. To mi się podobało. Prawda, spucowana była ta osoba. Wiadomo. No ale no cóż, no cóż. Widziałem też mieczyk u tej osoby. Widziałem enderperłę. Też to jest podejrzane zawsze. Bo tylko chyba morderca ma perłę. Tak, tylko morderca ma perłę, bo ja jako cywil mogłem kupować wykrywacz detektywa tylko. Także się spucował. Się spucował kolega bądź koleżanka. Come on, wskoczyć nie mogłem. Cyk, cyk, cyk i tutaj sobie wskoczę. A taki będę. Czekajcie, może tutaj da się skrócić. O, nie da się skrócić tędy. A szkoda. Bo ten klosek jest taki przerąbany tutaj do parkoura. To jest tragedia. Bym musiał, nie wiem, ultimate double jump zrobić tutaj. A, nie pykło. Nie pykło. A, tam jakiś czas temu chciałem wyskoczyć, pamiętacie? Tylko czas mi się skończył. Teraz ten też bym nie zdążył. Ale przed tym odcinkiem poleciałem tam i tam jest bariera, także się nie da wypaść za mapę. Dobra, zobaczmy. Ta runda, no, jest jako cywil. No. No nie wiem, tutaj mordercą się trudno gra. Detektywem tutaj się bardzo łatwo gra, ale cywilem może być ciężko, słuchajcie. Ale zobaczymy, bo w końcu i tak mamy cywil challenge. Musimy dać sobie tutaj radę. Good luck, have fun. Pęk, pęk, tu 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 tu. Lećmy, 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 lećmy. No nie, halo. Kto odpowiada za te rzeczy? Idę tutaj, w podziemia. 360. Dobra, no słaby mieczyk mam, ale to... Po co to mi? Po co mi słaby mieczyk? Gdy ja tutaj mam chęć na mieczyk lepszy. No ciężko, ciężko. Morderca już zabija. Jest szansa, że morderca zabijał zanim zbiorę tego. Na... Kurde, znowu się zblokowałem. Na mieczyk. Oj. Jeszcze 11 sztuk mi brakuje. Końców. Niedobrze, muszę przyznać. Bardzo niedobrze. Chyba trzeba się otrzymać detektywa. O! Tutaj też nic. O nie, on podejrzanie biegnie na mnie. Nie, dobrze. Cześć. Nie strzelaj do mnie. Ja cywil. Ja cywil challenge. No. Kolejne ostrzeżenia. Cały czas, kurczę, gościu zabija. Muszę, wiecie co? Muszę jakoś trupa znaleźć. Muszę znaleźć trupa, który będzie miał mieć i końsy. Bez kitu. To jest dobra taktyka na teraz. Gdzie są trupy? Gdzie są trupy? Trupy nie są złe. Trupy są potrzebne. Mi teraz. Hehe. Końcik, zabieram. Mój końcik. Dobra. O, nice. Jeszcze dwa końce, jeszcze dwa końce. Słuchajcie. Nice'owo, mam mieczyk. Pyk, pyk, pyk. Dobra, nice. Mam miecz. Trzeci na tabie. Uuu, Steve'o w okularach. No to Steve'o w okularach masz przekichane. O, właśnie widzę. No, polowanie jest na Steve'a, słuchajcie. To ja się bym dołączył może do tego polowania. Słuchajcie, bo i tak padnę na hita, no nie? Mogę się trochę przydać detektywowi bądź komuś i zaatakować tego Steve'a. Jest! 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 Zabiłem! Nice'owo! Jak go zrzuciłem! Dobrze. Tak jak kiedyś tutaj detektywa zrzuciłem, pamiętacie? Tak tutaj teraz mordercę zrzuciłem i porobiony! Super. Cywil challenge według mnie jak najbardziej udany, bo jako cywil udało mi się zabić dwa razy mordercę, także jest naprawdę bardzo fajnie. No i co? Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, huta, zmienicie na fejsie i widzimy się w kolejnym odcinku już za jakiś czas, także do następnego. Na razie, cześć! Hej, hej!